Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmonów. Jest ze mną Plaga. Siema. Nagrywamy jeden odcinek po drugim, jak pewnie widzicie po naszej lokalizacji, ale cóż, bo dobrze się bawiliśmy, przyznaję się. Walczę z Syntretem, 59 level. No i dobrze, bardzo się cieszę. O, natłup mi już na Toula. Syntret? No. Ale on wali jak dziki. Ja mam Pikachu na szczęście. Okej, okay, miałem Pikachu. Jest noc. Kurde, muszę się skupić na tym Charmeleonie pieprzonym w końcu. Weno. Dawaj. W ogóle nie ma poksów. Tu coś jest. I ty jesteś tutaj na dole? Nie no, ten... Ten mój Venozaur jest wypas, nie? Oj, Murkrow, w końcu ty. Mendo wredna, chodź tu. Uda mi się ciebie złapać w końcu. Ty, ja nie mam miejsca. Chyba, że ej, ty masz tego Inkensa? Jakiego Inkensa? Tylko wodnego? Tak. Mam. Idziemy go gdzieś użyć? To czekaj, ja najpierw muszę wrócić do miasta i ekwipunek sobie oczyścić. No to ja też tak zrobię w takim razie. Te tyle rzeczy, że szo. To ja też tak zrobię. Spinarak boss. Dobra, idę najpierw tego spinaraka pocisnąć. Co ja tutaj mogę zjeść? Tym sobie marchewki. Się skończą. Jak nie masz jedzenia, tego liny zabijaj. Mam żarcie, mam. Mam kupę żarcia. Legendarny spinarak. Już będzie szansa na niego na eksprzera. Także jest git. Git. Dobra, i zmieniamy Pokemona na Zanguza. Możemy dostać na pyrkę i się tego boję. No i dostaniemy. Dostaniesz na pyrę znowu? No. Łech. Tam, na stówę dostanę. Wszystkie poksy mi ubiję. Head slash. Zoroark. Aj, na strzała poszedł. Gyarados. Na strzała poszedł. Charmeleon. Na strzała poszedł. To ładnie. Pierdzielam. Masakra. Te bossy są niektóre tak cholernie silne. A, to ja lecę. Za minutę jest. Halo, no gdzie to się spełni? No w końcu. No, bo spinarak. No to to jest ten, chcesz tego spróbuj ubić. Który ma level? 78. Wow, to hardkorowy. No ale próbuj. A spróbuję. Jakby mi Zangus zrzucił, to bym go pokonał, ale mój Zangus miał buff na strzałę, wiesz? Tak średnio to zadziałało. Obudził się. Dostał na strzała. Zobacz sobie tą Regenrolę, jak ona wygląda dokładnie. Ziomek padł na strzała. Tak? No. Wave Intense też mi wypadł, wiesz? Tak, to dobrze, mamy dwa teraz. No to tym bardziej musimy iść teraz na wodne. No ta, musimy iść, tylko muszę wyrzucić parę rzeczy. Okej, okay, let's go. Wave Incense to też jest na wodne, tak? Mówisz? No tak mi się wydaje, że to tak działa. Ale co ja to ostatnio złapałem? Rock'n'Rolla jest. Ja sobie wymienię za mojego... Nie wiem, zresztą Plapa nie chcę wymienić. Za Gyaradosa na razie. A nie, no Gyarados jest wodny, to mi się teraz przyda, więc sobie mogę... Dobra, za Zoroarka wymienię. Zobaczmy, jak ten Rock'n'Rolla wygląda w ogóle. Taka śmieszna fioletowa... Pyrtek mały. Jadą o taki bałagan w ekwipunku, że jest szok. Muszę znaleźć jakąś skrzynkę. Muszę dupnąć to wszystko. Okej. Okay. Ty masz zaznaczone jakieś morze, może? Może nie ma. Może nie ma. Woda. To nie wystarczy? A tu jest, takie większe, rzeczywiście. Bo jestem ciekawy, czy to zaspawnie jakieś coś lepszego. Ale to nie jest morze, wiesz? To jest forest, jest zaznaczone jako forest, więc idę na ekspedycję i najwyżej... się do mnie teleportniesz, tak zrobimy. Graveler Boss. Raticate. Nam jest potrzebne po prostu CC, nie? Morze zwykłe. Aha. Tam masz te laprasy i taka reszta się tam spawni, wiesz o co chodzi, nie? No. Jak masz takie płytkie, to jest trochę lipa. To tego wave'a biorę. Thunder nie, to nie. Tu już są jakieś nowe tereny, tu jeszcze nie było. Darkstone.
tajga jakaś. Też Goldiny, samego Goldingo Goldin, słyszałem tylko. Może poproszę, może? Może, może? Może, może, właśnie. Może, może, pewnie, że tak. Dobra. Może tak, może tak? Gdzieś teraz znajdę. Wziąłem. Mówię, no ewentualnie, jak już masz taki wielki kawał, to złamiemy raz i się teleportniesz. Że ja nie wiem, gdzie ty jesteś, nawet. No dobra, no, nie musisz wiedzieć. Nie, on tak ten poleciał za tobą. No. Ta szydło i by było. Pigo! Co tu mamy? A co tu mamy w wodzie? Trainery. Diursa, boss. To sobie go pocisnę przy okazji. I będzie legendary. Legendary? Hop. O, tego Pokemonka to bym chciał. Ja chcę cię Diursa takim małym. Ja wrzucam w ciebie Charmeleonem Pokémon Zagozę. O. Aż czoła spadł. Mogłem się spodziewać. You won the battle. Tomato Berry i Cherry Berry. Aha. Pojedzionek. W sumie dobrze. Będzie się łatwiej chodziło. No. Shiny Clink. O kurwa. Co? Znowu? No. Co za wariat? Leci no stop tylko te shiny, shiny. 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 Ja tego boss mam. Joltik. Co to jest? Ale ostatnio się. Nie wiem. Kojarzysz? Właśnie. Znaję się. Joltik. Co żeś za jeden? Gdzie ty jesteś w wodzie? No szybko zrobić tego. A, workbencha. A zniknął już. Piocho. Fajnie. A nie, jeszcze nie. Dobra. No szybko workbencha zrobić, sobie zrobić nowego pickaxa, bo mi się tamten rozwalił. Ajajajaj. Leżeć. Myk. Raz, dwa, trzy. Myk. Mam. Lecimy w dół. O, Klinka. Ja chcę Klinka. Klink jest zajebisty. A jak będzie shiny, to już w ogóle będzie ekstra. Co to kurwa jest? Rare. Co? Joltik. No to jest boss. No tak, ale Joltik? Kojarzę coś go. Nie wiem, kojarzę nazwę. Nie, albo to jest. Kojarzy mi się dlatego, że to jest taki Pokémon jak Jolteon, ale kojarzy coś Joltik. Jak to wygląda? Takie malutkie, kolczaste jak jeż. Troszeczkę. Nie znika, nie znika, nie znikaj, Klink. No. Bardzo mi na tobie zależy. Don't die on me. Kom. Ale jestem tak blisko. To, że elektryczne, no to zdążyłem ogarnąć. Pod Jolta, nie? Jula. No. Dobra, o, jest, let's go. Pyk! Klink. Nie. Tylko nie wstakuj do lawy. Może nie wskoczy. Pyk. Ja go walę na tego, bo cię zabiję. Muszę cię rzucać normalnie pokebolami, tak? I łap. Myślę, że mam szansę na złapanie cię. Bo inaczej to dupa. Kurde, dobra, wywalę wszystkie pokebole, ale chcę go mieć. Się uparł. Muszę go mieć. Dawaj. Wszystkie wywalę. Trudno. Nie blokuj się! Jest! No i git! No i mam Klinka, szyny! Shiny Klink! Znowu! Znowu szunny. O co chodzi szyny. Z tym całym shiny w ogóle? Skąd one się wzięły w Pokemonach? One są dużo... To są bardzo takie, bardzo rzadkie ogólnie. Rzadkie okazy, że sobie odstają troszeczkę od reszty. Aha. O to chodzi. I są mocniejsze ogólnie. Mutanty jakieś, tak? Tak. O, wiadomo. Więcej Czarny dostają Lula. Tych. O, ile po nich. Statystyk ogólnie. Oła, kurwa, gdzie ja jestem? Pik. Ogólnie jestem w podziemiu znowu. Tak? No i będę musiał się jakieś z tego wykaraskać jak zwykle. Zgubiłem wyjście, którym wszedłem.
Więc tak średnio bym powiedział Pebrus, wiesz? Nieźle, brawo, brawo. Trenera zgrzeje sobie. Fight. I tej, ile ty masz shiny w ogóle? Ja chyba nawet nie mam jednego. Nie, no masz jakiegoś, na pewno masz. No masz 5 albo 6 już. Jeszcze 3 mi uciekły. Mam straszne szczęście do nich. Glow light. Pick. Ło, 1200 pokedolarów zarobiłem. To jest się zgadza. O nie, wziąłem trafia z tego na ogień. Daj mi stąd wyjść. A jestem łebski, Harry. O, jestem chyba coraz bliżej wyjścia w końcu. Jestem pod jakąś pieprzoną ziemią. Dlaczego te shiny się pod ziemią zawsze muszą spawnić? Cholera jasna. Co? Co jest grane? Ponyta mi wszystkie te pokemony rozwala. O, jestem, widzę. Ją. No to jest dobre. Bez przesady, no. Udało się. Wyszłem. Uu! No i spoko. Czarbach. Dawaj ją. Aciduj ją. No i dupa. Let's go. Chleb. Dziękuję. Poproszę o chleb. Czarmilion został. Porobisz sobie tak. Dobra, idziemy teraz tego Czarmiliona. Wy jakoś poekspić. On Kadabry! Kadabry jest od cholery! Kiedyś tego w ogóle nie było. Nie wiem co będzie. Teraz co ekspić sobie, Piotruś? A, miałem sobie tego Czarmiliona, ale mnie Ponita pocisnęła. Na 40 levelu Ponita mi zabiła wszystkie Pokémony. Wszystkie! Każdego o. Jednego. Nie dobro. Wiem, co się stało. O, jakie wielkie Pokémony. A nie, to jest Pidgeot. A Pidgeot to. I nawet nie mogę polecieć do domu teraz, nie? Przebiec. A może znajdziesz jakiś ten po drodze. No właśnie też dlatego musisz uważać i żeby ci nie zabijał tych, wiesz, twoich latających, bo wtedy przepałeś. Pyk. A no widzisz, u mnie Noctowl zawsze idzie pierwszy. Jest najlepszy do walki. Później zabijają mi go i dupa. Nie mam czym lecieć do domu. To weź sobie znaleźć jakiegoś drugiego latającego. O, Czarmiliona sobie zaraz wyekspię, nie? No tak. Będę miał. O, jest jakiś. A nie, myślałem, że to Poké Center to grzyb jak zwykle. Pehehe. Arbok, nie. Ciarbok. Co ja znalazłem? Dobra, już odkrywam cały czas nowe tereny, więc pewnie dziś niedługo znajdziemy jakieś coś fajnego. River. River nie jest odpowiedni. Potrzebne nam jest morze, żeże. Dobra. Coś słabego muszę wyciągnąć. O, jest piasek. Chociaż. I River. Ale tu może już być. O, zajebiście. Beach. Jest, co? Jest ocean. Jest ocean, tak? Mam ocean. To już zaraz zrobię walkę i już docielec. Tu Gatika znalazłem. Bo tych Gatików tam obok nas sporo latało. Dobra. No. I sobie ocean. Confirm. O. Potem sobie Gyaradosem. Siu. Jakiego? Nie toń, małpo! Co mi Noctowla uspał? Porąbało go? Wariat, nie? Wariat. Ja patrzę, co to jest w tych podwodnych. Weź sobie jakiegoś wodnego, jak masz. No nie mam. Uj, no to wiesz, że musiał złapać w takim razie zaraz. No, tam idziemy, nie? Wezmę ten sam amulet czy coś i na to go złapę. Czy to tylko sprawi, żeby co to jest? Będzie więcej Pokemonów, nie? No tak. No, więc się na łapę. No nie, no bez jaj. W ogóle coś tu mam. Pyk.
Aha, nagle mi zaczęło brakować powietrza, tak z dupiu. Aha. Takie rzeczy. Jest, mam tego Togetika. Się umęczyłem z nim. Z kubańcem, to mówisz te pediabeło. A to są, tak, poczekaj, czekaj, 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 no. Jestem, właśnie o tym mówię. Padnę zaraz. Bulubu. No padnę. No coś ty. Padłem. No, no to... To tu papieżko. Dobra, biorę się do tego, teleportuję się do tego i będę ten, bo szkoda czasu. Mhm. Ocean. Już? No, teleportuj się do mnie. Pyk, jestem, dzień dobry. Okejka, ja idę po swoje item. To jest ten Ocean. I inventory zapomniałem wpisać, no. Aha. Pa, 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 pa. To co, używamy tego skurczybyka, nie? Co to tego? Jest Wave? Sea Inkens. Używaj. Ciekawe, że się rzuca, czy co? Nie, spróbuj prawym nacisnąć. No, klikam prawy, nic się nie dzieje. Może trzeba coś postawić najpierw? Nie wiem, jak to działa. Może. No nie ma żadnej opcji. Ja niestety też nie mam pojęcia. A na Wikipedii nie będzie nic? Może będzie, teraz zobacz. Teraz włączę i obczaję. Kurwa, podniosłem 1/4 swoich witamów, tak średnio bym powiedział. Mm. Dobra, Gyarados, idź na dół. Leć, leć, elegancko. Mm. Jakiś w ogóle boss się pod ziemią zespawnił. No, jest tam jakiś boss. Myślałem, że ty lałeś tego bossa. Dlaczego on wylatuje na wierzch? Ja nie chcę wylatować na wierzch. Okej, okay, kontrolem się zjatuje na dół. W sumie to mogą mieć większy sens rzeczy. Dobra. Siema itemy. Ło, ile krabi, siema krabi. Czy ja złapałem już krabiego? No tak. Na pewno próbowałem złapać. No umrę. Co? No nie mogę wszystkich swoich itemów zebrać. Czekaj, keep inventory. Game rule, okej. Okay. Nie, już pogo. Idziemy jeszcze raz tam. Ja, to jest trochę dziwne, że zabijesz sobie jakiegoś tam roślinnego Pokemona i z niego resztki wypadają. Jakieś liście i tak dalej. To jest creepy. No. No. O, co to jest? Co to jest webble e? Co to w ogóle ma być? Smoke screen. Na dół Gyarados, na dół, kurde! No i co za debil? Pośledzony jest ten Gyarados. Z połowy swoich itemów straciłem w ogóle. Chustem. Najważniejsze mam. Wypad Gyarados, jesteś upośledzony. Gdzie jesteś? A tu niedaleko jestem sobie. Łapię jakiegoś dziwnego Pokemona. No nie. Dobra, czekaj. Wave Inkens to się nazywa, tak? No. Ciarbach! Dawaj, Ciarbok. Ciarbach! A Wave Inkens, okej. A Boże, co ja głupi. Wave Inkens is an health item that raises the power of holder's water type moves by 20% if a mantine holds a Wave Inkens while it breathes. Takie buty. I to jak się wykluwa Pokemon, masz go w łapie. I ma jajko chyba, jeśli dobrze rozumiem, to w łapie. No jest 20% silniejszy. To spoko. To jest spoko, ale trudno do użycia troszeczkę. Troszeczkę. Ale też Pokemonowi możesz dać w łapę, nie? No tak, znaczy właśnie chyba tak.
ciekawe, co my tu spotkamy. Jakieś nowe są? Same zubaty krawy. Oczywiście. Zubaty? Ja szukam jakichś potężniejszych Pokemonów i troszkę i jest Lipton. Ciężko je znaleźć. W ogóle legendarki jeszcze żadnej nie mieliśmy chyba. Czy jedną mieliśmy? Mieliśmy jedną chyba. O! Krokonał! Krokonał? To to daje znaczy, myślałem. Puh, to jest pierwsza przemiana tego. Hops, hops, hops. Ja sobie hopsam wzdłuż plenia. To, No? Shiny. Shiny? No. No co za jajcarz w ogóle, nie? Rock'n'rolla druga, chodź do mnie. Gdzie ty jesteś? Bo ja mam taką. Tu przy tym Ocean. No to jestem przy tym Ocean. Nie widzisz jej? No nie. Pod wodą jest. Bła, pod wodę to ja nie idę. No idź, rzuć nią pokebolem tylko. Mówię ci. Ja jedną Rock'n'rollę mam nawet przy sobie, więc jej nie chcę. To jest Viper. Wow, wow, wow. Easy, easy boy. O, slowy. Slow bro, chyba już. Takim gównem na grzbiecie? Z takim ogonem. Do góry. To slow bro. Ej, no nie widzę cię ani tego Pokemona, a biegam dookoła tutaj. Może już jestem za daleko. No nic. Rock'n'rolla 3000 XP, ciekawe ile leveli dostanie. Miała drugi. Aha. Spoko. No trochę sobie nabiła, że tak ładnie rzeknę. Rock Blast. Mhm. 16 level bio. Za jednym dobiciem. Pyknięciem. O cholera. Tylko, że mi zaraz padną poki. Kitty. Scotty. XD. Prawie. Oho. Dobra, Rock'n'Roll już zniknęła, może dlatego ja nie widzisz. No, może dlatego. Latam tutaj. Pyk. Nie walczyłem, to ci nie mogę powiedzieć, wiesz? Spoko. Coś czerwonego jest na górze. Webl. O, tylko trainer. W sumie hajs się robi niezły na tych trenerach, jak już masz dobre Pokémony. No. Już później nie ma problemu w ogóle z pieniędzmi. Na trenerach albo bijesz te legendarki. O, jest tu miasto niedaleko, fajne. Kwiatki leżą, o, rzeczywiście. Super drop. Nie ma co. Dajcie mi Pokemona. M100. Kurczybyka jakiegoś. Dobra, jeśli idę wyleczyć tradycyjnie. No. I idę tak na ostro cisnąć tego Charmeliona. Ma 31. 5 leveli. Który masz, twój? 31. Też. Okej. I nic nie znajduje ciekawego do zabicia, niestety. Nie wiem, tak od cholery tych Pokemonów tutaj dookoła. Mm. Wszystkie takie słabiutkie. Jesteś. Jakieś. Na mnie, właśnie naprzeciwko mnie jest, kurwa, niby z 10 Pokemonów, a żadnego nie widzę. Czy one są może pod ziemią? Może. No, ale są niby na mojej... W Poke Center są chyba. No, czekaj, tu jest Drowsy jakiś, tu są Skitty. Dobra, zaczynają się pokazywać. O, co to za... Za biom? Czyżby to była dżungla? Zawsze coś innego. No właśnie. Ciekawie jestem, co tu będą za Pokemony w tej dżungli żyły. Czemu ja nie latam na Pokemonie? Ale jestem głupi. Tu. A, już wiem dlaczego nie latam. Na nowym biomie to się po prostu nie sprawdza. Wszystko zamula. Porygon. Ja pierdziele, ja bym chciał mieć Porygona. No. Wchodzę do dżungli. Halo dżungla, co tu macie? Nic. O, Zangus jest dziki, jak chcesz. Zamek znalazłem. Wow, co to Natu mnie jakiś zaatakował? Co to jest Natu? Tak, taki ptaszek? No. Kojarzę tylko coś. To jest taki, to jest takim jakby ubrankiem ptaszek.
Właśnie. Może nie pamiętam, czy on był jakiś super dobry, czy nie? Ale to złapę, skurczę. Złap go, on ma jakąś przemianę dużą, latającą na pewno. Tu ty jesteś? Czy to jest Rock'n'Rolla? Tifon. Złapać. Ja tego nie lubię. Spotkam słabego Pokemona i go nie mogę złapać. Ze strachu powinien do tego Pokebola wskoczyć. Bez kitu. No czasami bywa, że nie chcę, widzisz. O, kontrety. A szóste poziomy, no halo. Ja w Buglera. Pyk, sparaliżowałem. Jak teraz go nie złapię, to nie wiem, co go złapię. Śpiący się nie dał złapać, sparaliżowany też. To już była przesada. Prawda? No. O, złapałem sparaliżowanego. Znalazłem zamek w ogóle. Tego? Huntu czy jakoś tak? Co? Wie, zamek. Świątynia. Znaczy tam. Tak? Jima. Persian. Zameczek czarny. Nie wiem, co to jest. Pokrona, czy to nie jest zwykły ten minecraftowy zamek. A może. A za, to taka... Taki jakby wieża taka. No. Z wieża duchów najprawdopodobniej, to co widzisz. Nie, to jest minecraftowy zamek z tej dżungli. Tak, zobacz, coś tam jest ciekawego. Tutaj są mi w ogóle. O, właśnie oberwałem z pułapki. A co jest w środku? Pokebole. Pokebole i music diski. I metal. Ty, czyli są podmienione rzeczy. O, jeszcze oberwałem z drugiego. Jeszcze raz pewnie, czemu nie? No, także tak jest. Padło ci coś tam ciekawego? No, pokebole. Pokebole i metal, zwykłe. A, w sumie chociaż tyle, nie? No. Spoko miejscowa, nie? Można sobie tu pomieszkać. No my tu mamy. Kantrety się to... W ogóle miasto obok miasta, co tu się dzieje? No. O, jest gym znowu. A bo to jest, kurde, ten gym, co my to byliśmy, już go robiliśmy, ojeju. No to tam jest miasto obok miasta. To tak. Pyk. Charmeleon, dawaj go. Dragon Raid. Który masz? Charmeleona? Dalej ten sam, 31. O, co to jest? O, właśnie w XP 32, Flame Burst. O, Pinsiry mają duży level, można na nich expić. Charmeleonem. O, co tam mamy? Heracrossy, nie Pinsiry, co ja gadam, zawsze je mylę. Legendsko. A ja mam Pinsira właśnie. O nie, uśpił mi Noctowla. Porąbało cię? Nie wiem, dlaczego zawsze z Heracrossa z Pinsirem mylę. A, bo one są podobne, łby mają, nie? No, powiedzmy. Pyk. Dobra, żany typo. Trzy jajka, oh yes. A co to jest? Kurczaki, hej! Venonata spotkałem. Zbieraj, Venon jest dobry. Podoba mi się. Fajtuj go, typie. Na spokojnie. Flame Bursta. Okej, zabiłem go jednym strzałem. Chciałbym mieć jakiegoś shiny latającego. Jest drugi Venonat. Shiny latający? No. Jeszcze wymagania stawia. Patrzcie go. Patrzcie go, wariata. Łapaj go. O, Heracross gdzieś tu jest? 24. Możesz być. Nawet nie jeden. Nawet dwa Heracross. Ty, który masz? No. 52. O kurde. I spadam na strzała, oczywiście. Takiego Heracross na 52 to bym w sumie, powiem ci, ale mi piznął. No i zabiłem go oczywiście. Ech, jest. Mój sparaliżowany Ciarmach dużo nie robi, no. Niestety. Bo jest jaki? Pyk. Sparaliżowany. Hehe. No niestety, zabiłem dwa te, no, coś tam i... Żadnego się nie udało złapać, za słabe są. Są za słabe Pokemony, żeby je się dało złapać. O, Kokonaty znalazłem.
Szlop-lop. Co my tutaj mamy? Halo. Gmony. Peckle. Spotkałem jakąś myszę. Slap. Ciekaw jestem, na którym rock'n'rolla ewoluuje. Co za mysza szarobura? O, małpę. Muszę zobaczyć. Sajdak. Emolga. Rock'n'rolla. Rock'n'rolla. Pokelaj, pokelika, pogygy, rola. No, i powiem ci, że trzeba kończyć. Akurat trzeba kończyć odcinek. Akurat sobie sprawdzę. Złapałem emolgę. O, na 20. Uuu, ta rock'n'rolla jest wypasiona, stary. Tak. I to zewoluuje w takiego gigalita. No. I on jest przezajebiście ładny. Tak. Jest kamienny typ i jest kozacki. Trzeba tą rock'n'rollę bardzo mocno cisnąć w takim razie. To git. Dobra, to tyle. By było na tyle chyba. Także trzymajcie się i do następnego. Hej. Yo.